Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Ripple i Trango rozpoczęły współpracę dla poprawy płatności międzynarodowych w Nepalu. W ostatnim oświadczeniu przewodniczący SEC Gary Gensler powiedział, że najpierw trzeba uregulować sztuczną inteligencję, następnie przyjdzie kolej na kryptowaluty. W tym samym czasie SEC nakłada zakaz działalności dla firmy DeadBox w związku z licznymi oszustwami. USDC traci na wartości, spadek kapitalizacji rynkowej coina do 2-letniego minimum. Lipiec był ciężkim miesiącem dla posiadaczy NFTs. Jak pokazuje raport Deep Radar, sprzedaż NFT spadła o 49% od stycznia do lipca tego roku. Ripple zdobyła prestiżowe miejsce na liście najlepszych firm fintech według CNBC. Monica Long, prezydent Ripple, wyraziła dumę z tego osiągnięcia, podkreślając, że tylko mała liczba firm została uhonorowana. Mojomail, gra oparta na technologii NFT, działająca w sieci Ethereum i Polygon, nawiązała partnerstwo z gigantem handlowym Amazon, aby rozdawać darmowe NFT subskrybentom Amazon Prime. Kanał Crypto Karol zmienia nazwę na Otto Crypto w związku z uruchomieniem mojego portalu informacyjnego ottocrypto.pl. Portalu, w którym będę starał się przedstawić jak najbardziej rzetelne informacje ze świata kryptowalut. Dziękuję wszystkim za wspieranie mojego kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Bez waszej pomocy strona by nigdy nie powstała. Pozdrawiam serdecznie.